Już tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa, mogą ubiegać się o 1400 zł dodatku solidarnościowego. W województwie podlaskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas 5600 osób na kwotę niemal 7,5 miliona złotych. W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego osiągnęła prawie 260 milionów złotych. Dodatek solidarnościowy można było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień, jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jeśli ktoś do tej pory nie złożył jeszcze wniosku, a zamierza ubiegać się o to świadczenie, to zostało niewiele czasu. Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć tylko do końca sierpnia. Trzeba to zrobić elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS. Oświadczenie mogą ubiegać się osoby, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony. U uległa rozwiązaniu. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego WZUS czy też KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium, bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.